Sergiusz Pomyczów z Krakowem powiedziałeś, że no, chcieliście wygrać, nie udało się, trudno, ale ważne to, że zostawiliście po sobie dobre wrażenie i to na pewno jakiś tam bodziec mentalny dla was jest. No, na pewno tak, wrażenie dobre, ale to punktów nie daje, tylko jeden punkt, a mogły być trzy. Przed nami teraz ciężki mecz z aktualnym mistrzem Polski i finalistą Pucharu Polski. Chcemy ten mecz wygrać, bo przy podziale punktów remis nic nam nie daje, więc będziemy walczyć o zwycięstwo. No, na pewno będzie ważne to, żebyśmy się nie wystraszyli, grali swoją piłkę, taką jak graliśmy w Krakowie, z zaangażowaniem, z determinacją, a na pewno przyjdą te zwycięstwa, bo potrafimy strzelać bramki, potrafimy dobrze grać, więc tylko trzeba grać tak jak w Krakowie. Powiedz mi, że nasz mistrz Polski, Lech Poznań, z niewiadomych źródeł wiem, że to twoja ulubiona drużyna, oczywiście poza Górnikiem. Jak się czujesz przed tym meczem? No, na pewno serce mocniej zabije, bo wiadomo, że pochodzę z Wielkopolski, kibicuję Lechowi, ale tak jak powiedziałem, no, na dzień dzisiejszy reprezentuję Górnika Łęczna i Lech przyjeżdża do nas, a ja będę chciał wygrać ten mecz z Górnikiem, bo te punkty są nam bardzo potrzebne. A jak ogólnie atmosfera w drużynie po tym meczu z Krakowem jeszcze? No, na pewno atmosfera cały czas była dobra. Na pewno jak wyniki są lepsze, to jeszcze bardziej ta atmosfera jest taka, można powiedzieć, lepsza, ale tak mówię, no, my cały czas podtrzymujemy tą atmosferę, jaka była z tamtych lat i jaka jest teraz, bo w tej szatni naprawdę każdy czuje się jak w domu i myślę, że pokażemy to w meczu z Lechem, że jesteśmy drużyną, jeden za drugiego będzie walczył i to przyniesie nam trzy punkty.